za nami serwis informacyjny, więc ja witam się z Państwem w programie Galaktyka Pomerania na żywo ze studia telewizji Pomerania, Centrum Handlowo Rodecom Galaks. Ja nazywam się Alicja Wirwicka, a ze mną jest ostatni już dzisiaj gość, pani Małgorzata Krawczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Małgorzato, pani z pracy prosto do nas tutaj? Tak, dzisiaj tak. W takim razie będziemy dzisiaj rozmawiać o pracoholizmie, może pani siebie oj, nazwać. Oj, to już aż tak jestem? No nie wiem, no ja się pytam. Jest pracoholizm? Ja myślę, że ja bym to rozgraniczyła, bo jest coś takiego moim zdaniem jak pracoholizm i jest coś takiego jak pasja pracy. Ja nieskromnie powiem, że u mnie jest coś takiego jak pasja pracy, w związku z tym dla mnie to jest coś naturalnego, ja to kocham i uwielbiam, natomiast mam świadomość, że z zewnątrz może to zakrawać o pracoholizm. To jak to rozgraniczyć? Kiedy pojawia się ten pracoholizm? Kiedy nasza praca już nie jest naszą pasją, ale jest priorytetem? Już nie liczy się nic codziennie. Jest priorytetem, jest też obowiązkiem, ale też jest takim pędem za awansem, że tak powiem. Pracoholizm jest wtedy, kiedy ja uciekam od czegoś, ponieważ gdzieś wydaje mi się, bo to nie zawsze jest, że tak musi być, wydaje mi się, że tam mogę czegoś więcej dokonać. I to się dzieje coraz częściej, ponieważ w domu nie zawsze jesteśmy w stanie wszystkiemu sprostać. Wychowanie dzieci jest już troszeczkę inne, bym powiedziała nawet zdecydowanie inne. Właściwie no to teraz trzeba tak nawiązywać relacje z dziećmi, żeby właśnie wygrać z mediami społecznościowymi i różnymi grami i tak dalej, tak, z tym światem wirtualnym. Nie jest to proste. Dlatego my jako dorośli bardziej wolimy iść w świat pracy, ponieważ my ten świat rozumiemy. My bardziej rozumiemy świat pewnych obowiązków, wywiązywania się z tych obowiązków, robienia czegoś, co w konsekwencji przynosi nam takie czy inne pieniądze, a dzięki temu możemy coś wnieść do domu. Także to jest taka z jednej strony oczywiście to jest podświadoma ucieczka. To tak, żeby nie było, że ja kogoś oskarżam. To jest często podświadoma ucieczka. Nie radzę sobie z jednym, więc chcę to sobie, swojemu poczuciu wartości zrekompensować, że ja w innych obszarach radzę sobie i jestem no, wspaniała, dobra, bardzo dobra. Natomiast też jest, bym powiedziała, taki drugi rodzaj pracoholizmu, kiedy ja świadomie uciekam. Po prostu w domu są jakieś, może nie tyle problemy, ale jakieś takie trudne sytuacje. W ogóle albo mam też w domu, jestem na tej pozycji numer dwa, czyli ktoś inny rządzi, a ja mam niewiele do powiedzenia, tak? Więc idę tam, gdzie mogę o czymś powiedzieć, gdzie ktoś mnie posłucha, gdzie mogę się czymś wykazać. Więc pracoholizm też jest taką ucieczką właśnie od takich rzeczy, z którymi sobie nie radzimy. I trzecia sprawa, to o czym już tak troszeczkę wspomniałam, pracoholizm jako forma wybicia się, jako forma pokazania się, tak? Czyli kwestia awansu. Czyli tak zwany przerost ambicji. Przerost ambicji, taki trochę lansowanie się w kategoriach osoby przedsiębiorczej, która sobie świetnie radzi, która zarabia coraz więcej, wspina się po tej drabinie kariery coraz wyżej, wyżej i wyżej. No i tutaj się zaczynają schody, ponieważ wchodzimy na pewien etap w pewnym momencie po prostu zaczyna nam brakować na zwyczajnym świecie sił. Tak, bo i zdrowie przestaje dopisywać. Przeciążamy własny organizm, a tego się nie da uniknąć w momencie, kiedy pracujemy, bo zaniedbujemy też inne rzeczy. Dokładnie, zaniedbujemy własne zdrowie. Oczywiście tutaj jest też niechlubna rola, że tak powiem, reklamy, głównie telewizyjnej, aczkolwiek nie tylko, która nam pokazuje, że tak naprawdę wszystko sam człowieku możesz zrobić ze sobą. Czyli jeżeli na cokolwiek nie domagasz, od tego są wszelkie maści pigułki. Oczywiście dostępne bez recepty i tak dalej. Więc już jest nam to wtłaczane, że tak naprawdę sami sobie sterem okrętem, tyle tylko, że nikt nie mówi nam, do jakiego portu dopłyniemy. A często tym portem, do którego nie chcemy dopłynąć, a dopływamy, to jest właśnie utrata zdrowia, to jest jakiś uszczerbek na zdrowiu. To są po prostu choroby, które w tym momencie jak gdyby zaważają na wszystkim i ten pracoholizm, który gdzieś tam, oczywiście nikt nie powie, że jest pracoholikiem. Tak samo jak nikt nie powie, że jest alkoholikiem. O tym samym dokładnie pomyślałam. To ma mniej więcej ten sam mechanizm. Tyle tylko, że alkoholik jest to coś powszechnie piętnowane, bym powiedziała. Tak? To jest coś, co jest niewygodne, co niczemu nie służy, co coś psuje i bardzo niszczy. A tutaj z zewnątrz mam wrażenie, że jesteśmy postrzegani, tacy pracoholicy, jako osoby sukcesu. Dokładnie tak. To najbardziej cierpią ci najbliżsi. Tak, ponieważ no, jak tu zarzucić coś osobie, która zarabia pieniądze? Często jest to osoba, która jest jedynym żywicielem rodziny. No i jak jej tu powiedzieć, pracuj mniej, chcemy ciebie więcej w domu. No to zaraz jest przecież jadla,
dla was i w ogóle zaczyna się taki, powiedzmy, szantaż, mini szantaż emocjonalny i trudno takiej osobie wytłumaczyć. Po drugie, te osoby, które są w jakimś sensie zależne od tej osoby, no nie chcą podpaść jej, nie chcą dyskutować z nią i to jest taka dziwna spirala niedomówień, tak bym powiedziała. No i wtedy osoba pracująca, ona uważa, że robi wszystko najlepiej, jak potrafi, wszystko to, co powinno się robić, a tym samym zaniedbuje przede wszystkim relacje rodzinne i potem to się kiedyś też niestety mści. Częściej kobiety czy mężczyźni wpadają w pracoholizm? Ja bym powiedziała, że do tej pory częściej mężczyźni, ponieważ gdzieś tam był ten taki stereotyp w jakimś sensie, że... I kobiety nie miały takiej możliwości rozwoju. Dokładnie. I kobieta bardziej tym domem zarządzała, tak? Gdzieś tam, czyli mężczyzna był tą osobą, która przynosiła pewną pulę pieniędzy, kobieta zarządzała i właściwie niewiele miał tam do powiedzenia, ponieważ miało być tak, jak ona uznała za stosowne, tak? Tak z grubsza rzecz ujmując. Natomiast teraz od jakiegoś czasu kobiety są bardziej aktywne zawodowo i one, tak mi się wydaje, że w takim powiedziałabym odwecie, że skoro tyle lat jako kobiety ogólnie nie mogłyśmy tego, tamtego i jeszcze czegoś, to teraz my jako przedstawicielki, bo wiadomo, to nie są wszystkie panie, ale większość pan, to my jako przedstawicielki pokażemy, że my potrafimy, mało tego, to jest bardzo zgubne, że jesteśmy lepsze od mężczyzn. Niezależne, samowystarczalne. Tak, i w tym momencie stajemy się właśnie zależne od bycia niezależną, od bycia samowystarczalną i żyjemy cały czas w ciągłej presji, więc zamiast sobie z jednej strony polepszyć, no może finansowo sobie, materialnie sobie polepszamy, nie będę tutaj dyskutować, tak? Ale z drugiej strony zastanówmy się, jaką cenę płacimy właśnie za te dobra materialne, tak? Bo często jest właśnie zachwiane zdrowie emocjonalne, to jest trudność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, trudność radzenia sobie ze stresem, a to nie jest komfort. Kiedy możemy sami w ogóle u siebie rozpoznać, że ta praca chyba jest już za wysoko w naszej hierarchii wartości? Pierwszy taki objaw moim zdaniem to jest ten, kiedy pracę mamy w domu. Czyli przychodzimy do domu i nadal jest praca, praca, praca. To jest pierwszy objaw. Drugi objaw to jest taki, że coraz rzadziej odmawiamy. Czy szefowi, czy koleżance, bo to nie zawsze musi być presja przełożonego. To może być właśnie koleżanka, kolega, więc coraz rzadziej odmawiamy albo w ogóle nie odmawiamy. Mało tego, nawet nie próbujemy uciekać od tego, tylko jak gdyby stajemy tak na drodze i ten ktoś nam mówi, to zrób to, czy możesz zrobić to i czy tamto. I się na to zgadzamy, więc to są takie pierwsze objawy, które jeszcze może nie wyglądają najgroźniej, natomiast już te objawy, na które naprawdę warto zwrócić uwagę, to już są pierwsze kłopoty ze snem. To już są nieradzenie sobie na przykład w relacjach z dziećmi, tak? Nieradzenie sobie w relacjach z najbliższymi. To są już pewnego rodzaju jakieś takie wyolbrzymienia, że wszyscy są przeciwko mnie, bo jeżeli ja chcę czegoś, do czegoś dążę, poświęcam temu większość czasu, zaniedbując przez to właśnie różne relacje, no to wiadomo, ktoś ma do mnie pretensje. Jeżeli ja te pretensje zaczynam wyolbrzymiać właśnie w kierunku, że ktoś mnie nie lubi, nienawidzi, nie ocenia, na pewno coś knuje za moimi plecami, wszyscy są przeciwko mnie, no to tutaj bym radziła zrobić taką pauzę, zatrzymać się i zrobić taki bilans, czy cena, którą płacę za to, żeby być na tym przysłowiowym topie, żeby być tym numer jeden, jest warta tego wszystkiego. Pani jako coach pracowała na pewno z osobami, które o ten pracoholizm albo się otarły, albo wręcz w niego popadły. Pamięta Pani taki najbardziej skrajny przypadek? Najbardziej skrajny przypadek, który ja miałam osobiście, to była pani, właśnie pani, która mając 2-letnie bodajże dziecko, oczywiście to dziecko było między babcią a nianią non stop, ta mama przychodziła tylko, żeby utulić to dziecko wieczorami, tak naprawdę, bo jak rano wychodziła, to dziecko jeszcze spało. I to, co ją do mnie przygnało, że tak powiem, wcześniej była też już kwestia psychologa, psychiatry, wchodziły leki uspokajające, to był ten moment, kiedy dziecko przestało ją akceptować, dziecko w ogóle zaczęło ją pomijać. 2-latek jest to specyficzny okres w życiu dziecka, ponieważ 2-latek zaczyna naśladować pewne osoby, zaczyna sobie szukać takiego, bym powiedziała, autorytetu. I w tym momencie bardzo ważni są rodzice. Jeżeli nie ma rodzica, to on po prostu sobie szuka autorytetu wśród osób najbliższych i była to babcia i niania. I mama zaczęła na początku być smutna, potem zaczęła łapać jakiegoś doła.
z racji tego, że musiała być w pracy, poszła po tabletki, dostała tabletki, była w pracy, ale to już nie było takie dobre. Do mnie trafiła jako osoba, która po prostu nie wiedziała, co ma z sobą zrobić. Ona nie wiedziała, jakie ma relacje z córką. Córka już miała prawie 3 latka, więc to trwało około roku. Córka na nią, że tak powiem, pluła, poniewierała nią i to ją bardzo mocno przybiło. Zobaczyła, że tabletki nie skutkowały tak, jak trzeba. Być może miała źle dobrane, tego nie wiem. Natomiast pracowałyśmy nad tym tematem, czy praca, czy ta cena, którą zapłaciła za bycie w tej firmie, tak, ten powrót do tej pracy, czy to było warte tego wszystkiego. I na początku zasłaniała się wszelkimi sprawami materialnymi, mogła to, tamto kupić. Masę rzeczy podreperowało budżet. Natomiast jak potem sobie podliczyła wszystkie wizyty, tabletki, bo to też nie są rzeczy tanie, tak, te wszystkie przepłakane noce, właśnie potem już też zaczęło się w pracy trochę gorzej dziać, bo była już nieefektywna w pracy, bardziej zmęczona, bardziej rozstrojona, rozkojarzona, no to stwierdziła, że nie było warto. Konkluzja tego jest taka, że pani przestała pracować, bo się okazało, że nikt tego od niej nie wymagał. To ona sama sobie wymyśliła, że jeżeli nie będzie czynna zawodowo, to będzie kiepską mamą, kiepską żoną, kiepską kobietą i w ogóle po prostu się podda. Tak, jak kiedyś był stereotyp, że kobieta powinna być w domu, to teraz jest stereotyp, że kobieta powinna być niezależna. Kobieta powinna być niezależna, tylko my jako kobiety nie do końca rozumiemy tą niezależność, bo co innego jest niezależność w rozumieniu takim finansowym, a co innego jest niezależność w kontekście emocjonalnym. My jako kobiety w ogóle jesteśmy bardziej emocjonalne niż panowie, bardziej i głębiej przeżywamy pewne emocje, pewne relacje, my jesteśmy relacyjne. Panowie są bardziej zadaniowi, tak? Panowie, że tak powiem, w pracy wykonują pewne zadania, wcale się nie muszą lubić. Po pracy w ogóle się nie odzywają do siebie, bo nie ma takiego możliwości i jest wszystko okej. Okay. Natomiast my, kobiety, mamy z tym problem. Jeżeli coś w pracy nie gra, to w życiu prywatnym tym bardziej. Także tutaj warto by na to zwrócić uwagę, o co mi chodzi w tej niezależności. Skupiłyśmy się na paniach, ale panowie, to w takim razie, kiedy mężczyzna zauważa, że za dużo czasu poświęca pracy. Kiedy jest za późno? Kiedy już taki da się zawsze odbudować te relacje z tymi bliskimi? Znaczy, czy da się zawsze odbudować? Zawsze warto próbować, tak bym powiedziała. Natomiast no, tu jest jedna zasada. Im dłużej mnie nie ma w domu, tym trudniej będzie odbudować te relacje. Więc jeżeli, i tutaj panowie też niestety popełniają ten błąd, bym powiedziała, chociaż trudno to nazwać błędem, bo jednak każdy chce mieć pewien standard życia. Mamy takie, a nie inne czasy, właśnie takie szybkie, biegiem. I jeżeli nawet jest to rodzina, której właśnie mama zostaje przy dziecku, bo bardzo dużo tego jest, także to jest naprawdę fajnie, a tata idzie pracować, no to ten tata chce tak dużo nadrobić, chce tak dużo pokazać i to jest, z jednej strony to jest fajne, natomiast z drugiej strony, jeżeli dodatkowo do tego chcę pokazać, że on jest niezależny, on nie wszedł sobie żonie czy tam partnerce pod pantofel i on będzie pracował sobie, bo to kobieta jest od tego, że było w domu, więc on faktycznie będzie sam z własnej woli, na początku z własnej nieprzymuszonej woli będzie zostawał w tej pracy, a potem z racji tego, że te relacje się mimo wszystko rozluźnią, będzie zostawał w tej pracy, ponieważ tam jest dla niego wszystko bardziej znajome, bardziej oczywiste, nikt nie wymaga od niego tłumaczenia się, dlaczego tak długo, dlaczego nie chce przytulić, dlaczego jest ciągle zmęczony, tak? Także tutaj ta granica jest bardzo cienka, łatwo ją przekroczyć w imieniu takiego, tak naprawdę w imieniu dobrych rzeczy, tak? Ponieważ ja pracuję, bo żeby wam było lepiej. To też widać po tym, kiedy rodziny, pary decydują się na dzieci. Albo to jest kwestia tak zwanej, mówiąc kolokwialnie, wpadki, kiedy to jest bardzo młody wiek. Kiedy to już zaczyna być bardziej świadome, to tym bardziej jest odkładane. Tak, już coraz częściej widać, że ten wiek, że tak powiem, pierwszego dziecka, to już nie jest około 20 lat, tylko właśnie około 30 lat. Jest to spowodowane tym, że coraz częściej się też mówi o tym, że właśnie emerytury są niepewne, wszystko jest niepewne, że te czasy są takie niepewne. W związku z tym my podświadomie szukamy takiej pewnej stabilizacji. Stabilizacją przede wszystkim jest dom i praca. Bo jeżeli mam gdzie mieszkać i mam pracę, dzięki której mam pieniądze, no to zaczyna być pewna stabilizacja. Ale tutaj dochodzą pewne rzeczy pod tytułem niestabilność rynku pracy, czyli już nie ma żadnej gwarancji umowa o pracę, powiedzmy sobie.
powiedzmy sobie szczerze, umowy śmieciowe czy umowa o pracę, naprawdę one zaczynają się wyrównywać, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tak bym powiedziała. Dom, znaczy mieszkanie, też coraz trudniej tak kupić sobie tak od ręki, tylko właśnie kredyty. Kredyty coraz bardziej też już są takie wyśrubowane, bym powiedziała, jeżeli chodzi o warunki utrzymywania kredytów, więc sytuacja się w jakimś sensie zagęstrza, no i my czekamy na ten odpowiedni moment, bo nawet jeżeli kupimy to mieszkanie, no to przecież jest presja kredytu, a co będzie, jak stracę pracę, tak? Więc gdzieś tam czekamy na tą stabilizację, która nie nadchodzi tak, jak powinna nadejść, natomiast zegar biologiczny tyka. I potem dodatkowo dochodzi stres, bo ja już mam tyle lat, a tu nic. I wtedy naprawdę zaczynają się duże problemy, duża presja i paradoksalnie uciekamy, czy tam możemy uciekać w pracoholizm, ponieważ skoro ja się nie mogę spełnić jako rodzic z różnych względów, no to pokażę, że jestem warta jako pracownik, pracownica, czy tam jako szef w firmie, no w zależności od stanowiska. Zbliżają się święta, czas rodzinny. Chyba też czas na takie przemyślenia, gdzie te priorytety jak są u mnie w życiu poukładane, prawda? To by było cudowne. To by było cudowne, gdybyśmy tak do tego podchodzili. Oczywiście są osoby, które w ten sposób do tego podchodzą, natomiast gdzieś tam z racji tego, że my ciągle biegiem i szybko, święta traktujemy jak po prostu troszeczkę dłuższy weekend, do którego trzeba się bardziej przygotować. I zrobić to i wszystko na czas. I wszystko na czas. A jeszcze właśnie dłużej pracujemy, a to korki, a jeszcze trzeba prezenty zrobić, bo kiedyś się prezenty robi odpowiednio wcześniej, teraz przecież z racji tego, że wszystko jest pod ręką i w ogóle, więc robimy to na ostatnią chwilę. No i tak cały czas jesteśmy w tej kołowrotku takiego, bo ja bym ten pracoholizm odniosła do kategorii, że tak powiem, i zawodowych, ale też takich życiowych, prywatnych, bo my niektóre obowiązki, przyjemności zaczynamy atakować w kategorii odhaczania z listy. I to też jest pewna forma pracoholizmu, żeby właśnie o wszystkim pamiętać, niczego nie zgubić. Tak nawet wolny weekend z dzieckiem zaplanowany. Idziemy tu i później biegiem. I później biegiem, bo szybko, dobra, kończymy się. Tak, zero przyjemności, ponieważ dziecko, tak naprawdę wszelkiego typu plany, to są plany nas dorosłych. Dziecko nie ma planów. Tak? Więc jeżeli nawet zaplanujemy z dzieckiem, że idziemy do piaskownicy, idziemy do bawialni i potem gdzieś tam, nie wiem, na lody, na coś, to dziecko z tego zapamięta tak naprawdę może wszystko zapamięta, ale to, co będzie takiego najbardziej pragnęło, to będą jedne, dwie sprawy. I jeżeli ono się zabawi w tej, powiedzmy, bawialni, a my już tutaj godzina, że trzeba iść na te lody, powiedzmy, a dziecko jest rozbawione, ono wcale nie ma ochoty na te lody, tak? Ona może przypomni, mamo, jeszcze lody, ale dopiero wtedy, jak będzie wychodziło z bawialni już umęczone, mu się przypomni. Natomiast jeżeli my je wyrywamy, to te lody już potem też nie smakują. Więc, drodzy Państwo, taka rada? Zwolnijmy, po prostu. Zwolnijmy, zatrzymajmy się, nadchodzą święta, więc może warto właśnie usiąść przy tej choince i zastanowić się nad sobą. Co by było, gdybym odpoczął chwilę, tak sam z sobą, dla siebie, w otoczeniu rodziny, nawet nie musząc z nimi rozmawiając, ale po prostu patrząc na nich, podziwiając ich. My, to jest też tak moim zdaniem takie dosyć istotne, my zatracamy umiejętność podziwiania swoich najbliższych. Za to, że po prostu są, że się uśmiechają do nas, że tworzymy rodzinę. I do tego co podziwiamy, otoczenia też nie podziwiamy. Tak nawet idąc ulicą widać, jak wszyscy biegną, więc drodzy Państwo, zwolnijmy. Tak. O to apeluję ja i apeluję Małgorzata Krawczak, coach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. A to był program Galaktyka Pomerania. Ja zakończę powoli, więc wolniutko mówię do widzenia, do zobaczenia.